Syn urodził się z brakami kończyn, tak? Brakiem podudzi obu stóp, brakiem prawej dłoni oraz całego lewego przedramienia. Odkąd mój syn się urodził, walczymy o jego zdrowie? Julian urodził się z bardzo ciężką, wrodzoną wadą serca. Tak naprawdę, gdyby się urodził 20-30 lat temu, to po prostu po porodzie by zmarł. Trudno powiedzieć, że dziecko umiera. Trudno powiedzieć, że matka, która ma małe dzieci, zbliża się do kresu swojego życia. W sumie pierwsza pomoc, którą otrzymaliśmy od Marcina Najmana, była w formie gali. Na tej gali były aukcje charytatywne. Tak naprawdę pewnego dnia Marcin zadzwonił do mnie z propozycją pomocy dla Oliwiera. Przyczynił się do protest, pomógł zakup różnych artykułów dla dziecka, tak, potrzebnych, takie jak fotelik samochodowy, jak łóżeczko, wózek. To Marcin kilkakrotnie pomógł, po prostu wpłacając na konto szpitala jakieś kwoty, które potem posłużyły do tego, żeby uzupełnić ten sprzęt potrzebny w poradni leczenia bólu. Cała ta działalność charytatywna, która towarzyszy mi przy tych wszystkich imprezach sportowych, które organizuję, rozpoczęła się w 2001 roku, czyli 17 lat temu. I wtedy właśnie walczyliśmy dla ośrodka preadopcyjnego. Cały dochód tej gali był przeznaczony właśnie na te dzieciaczki porzucone, które były wtedy do adopcji. Pamiętamy o tej pomocy i na pewno ją doceniamy, że w tamtych czasach, które były ciężkie dla nas, to ta pomoc nadeszła. Uzyskaliśmy pomoc charytatywną od Marcina Najmana. On zorganizował na rzecz naszego stowarzyszenia mecz charytatywny między żużlowcami a bokserami. My wtedy zbieraliśmy fundusze na naszą działalność. Na pewno była to znacząca i taka wartościowa pomoc. Jeżeli społeczeństwo widzi, że osoba, którą znają, pomaga, to tą pomocą się zarażają. Znam wiele osób, które nam obiecywały pomoc, nie dotrzymywały słowa. On jak powiedział, że pomoże, to pomógł. Więc myślę, że to, co robi, ma sens, bo robi to bezinteresownie, nie promując jakby swojej osoby, tylko po prostu pomagając tym dzieciom, którym pomaga. Można powiedzieć, że Marcin zawalczył o lepsze życie dla Oliwiera. Naszym marzeniem jest to, żeby stanął Oliwier na nogach i on to w tej chwili robi. Staje, uczy się na tych protezach, dlatego że to nie są jedne protezy, tylko te protezy są wymieniane co roku lub co kilka lat. I Marcin deklaruje, tak, że to nie była jednorazowa pomoc, tylko będzie ciągle o nim pamiętał. Marcin oczywiście prowadził różnego rodzaju licytacje, czy organizował mecze charytatywne, z których dochód był przeznaczony na pomoc. I rzeczywiście można powiedzieć, że jego, w cudzysłowie, dorobek pod tym względem jest imponujący. Bardzo wielu nieszczęśliwym osobom pomógł. Pan Marcin jest bardzo wrażliwym człowiekiem, bo tak jak ktoś postrzega na ringu go, że jest postawny, że walczy, ale pochyla się nad losem dzieci, chorych dzieci. Nie przechodzi obojętnie obok tych słabszych, potrzebujących, tylko zatrzyma się i ile w danym momencie może pomóc, to pomaga. Dlaczego warto pomagać? Otóż to tak naprawdę bardzo niewiele nas kosztuje. Tylko trochę czasu, inicjatywy. A tylko w chorobie człowiek może dotknąć tego prawdziwego nieszczęścia. Tylko wtedy nie możesz sobie sam poradzić i dopóki jesteś zdrowy, moim zdaniem masz obowiązek pomagać tym, którzy sobie sami pomóc nie mogą.